Tylko czekam, aż ktoś mi zdaje mi Steama za to, że w okularach odbija mi się obraz z telewizora, na którym leci coś, co nie do końca powinno lecieć. Czekam. Absolutnie byłbym w stanie uwierzyć w coś takiego. Jednocześnie chciałbym wierzyć, że do czegoś takiego nie dojdzie. Nie, no nie może być tak źle, prawda? Słyszałem o dziwnych rzeczach związanych ze Steamami jako tako i z możliwością ich banowania mocnie. Ale to by chyba było nowym rekordem pod względem ciekawości. Dlatego na razie będę się łudził, że aż tak źle jeszcze nie jest. Dobra, co my tam ostatnio właściwie robiliśmy? To jest zasadnicze pytanie na dziś. A poza tym, że jest World Tech, tutaj tak jak w każdym meczu w ligu się robi to wielokrotnie. Mieliśmy chyba jeszcze szukać plotek na ten Jokera na mieście. Więc tym można by się zająć. Plotka głosi, że w Anima Mundi w Yumezaki jest prawdziwy pancerz. A tak naprawdę nic tam nie było. Cześć, Sebastianie. Pracownicy wyśmiali mnie, że w ogóle o to pytałem. Może moje źródło było nieprawne. Może ten posterny człowiek coś wie. Nazywał się Toro i wielbiał to z tego tuńczyka. Pancerz mógłby mi się przydać. Może jeszcze nie w tej chwili, ale jak rzeczy zaczną mi zadawać obrażenia, to może się zacznie przydawać. Maskarada, rzuciłem to, bo miałem inne rzeczy do roboty. Nowe ciekawe rzeczy są muzy. Muses. Nowe trio i do pod przewodnictwem Ginjiego Sasakiego. Ciekawe jakie one są, nie mogę się doczekać na ich debiut. O nie, idolki. Najgorzej. Hatfu. No, z tym mi się dowie się doskonale. Żeby nie było, mówię o innym Steam niż ten. Niż swój Steam, bo mam w tle włączony inny. A to dziwne, nie widziałem ostatnio licealistów z litą KAS. Spadła ilość uczniów tam? Nie, to na pewno nie to. Zgadzam się, to tylko wina tego, że wszyscy nie żyją. Ten budynek jest zamknięty i tu nie wejdziemy. Czy na pewno możemy wejść do więzienia i tutaj pytać o plotki? A wiesz, to jest to więzienie. Tutaj raczej nam żadnych nowych plotek nie pojedzą. A powiem więcej, byłbym bardzo zdziwiony, gdybyśmy się tutaj czegokolwiek nowego dowiedzieli. Jakieś spicy plotki? Poganiu w Personę, czas pooglądać Personę. Poganiu w JRPG-a, czas postreamować JRPG-a. To wcale nie jest tak, że ostatnio zdecydowanie większość swojego czasu wolnego przepalam na Cejusy. Łamany na Europkę. W sklepie tonego wiemy, za jakim można kupić prawdziwe strzelby i ostrza. Toro w Gaten Sushi mi o tym powiedział. O, ten chłop w Gaten Sushi dużo wie najwyraźniej. Możemy go podpytać w takim razie, jeżeli ma tyle spicy newsów. Ej, zaczynamy się na litość boską, nie musimy tu być, prawda? Masz jakieś złe wspomnienia z tym miejscem? To co, Eikichi? Pospiesz się i pomóż z restauracją. Kankichi Mishina, jego motto to w serce, umysł i oboce morza. Też by Eikichi podążał jego śladami, a podobno jest uzdolniony w sztukach walki. Co do diabła? Czy to żart? Co ty właśnie nosisz, chłopcze? Tak, to się znasz, tato. Posłuchaj mnie, mam dobrą wymówkę, przysięgam. To przygotowanie do imprezy kostiumowej w szkole. Pada to co ja? To festyn szkolny. To nie jest tak, że się tak zawsze ubieram.
Czy możemy go udopić? Bal kostiumowy? Mam nadzieję, że wiesz coś, czy cię czeka, jeżeli przyłapię cię na kłamstwach. Przykro mi, Aikichi. Postanowiliśmy, że przejmiesz pewnego dnia tę restaurację. Jeżeli dowiem się, że tak ubierasz się na co dzień, to nie pozbierasz się. Daj spokój, tato. Nawet sobie nie żartuj. Chodźmy, tato, ja. Musimy się stąd wracać do ćwiczeń. Ale bym tutaj został podokurczy się Aikichi'emu jeszcze trochę. W ogóle nie wiem, zawsze mnie przerażało takie, że o, musisz iść moje ślady, nie masz prawa do własnej decyzji. Jestem naprawdę umiejętnym sprzedawcą w moim zawodzie, słyszy się wiele plotek. Niektórzy mówią o mnie wręcz plotkarzem. Kenta Tadayokuchi ukończył licencję Hermelin. Jest jednym z najlepszych sprzedawców chodzących po mieszkaniach, którego zdumiewając osiągnięcia przypisywane swojego personie. A sprzedawcy mogą dobrze korzystać z plotek. Jeżeli jakiś usłyszysz, to daj mi znać, a ja chętnie się odwdzięczę. Czy masz jakieś spicy plotki? Strzałem co nieco skrapie do nią. Wiemy taki. Powiedz mi, jak jest, ty wiesz. Nic nie wiem, ale mało. Cześć, Pesku. Byliście w wieży zagrawej siódemki i widzieliście prawdziwego ducha. Nie przepadam za historiami o duchach. Opowiem za to własną historię. Mario Delegaim, jest mi zapomniałem. I to nie jest tak, że jakoś pytanie długo Simsa. Ile? 5 minut praktycznie. Ile dłużej, ale ten. I tak zazwyczaj czekam do 18 w takim właściwym wystartowaniu z go. W ogóle, czy Wanda to coś bardziej pokroju Super Mario Worlda, czy... Znaczy, do jakiej części najbardziej byś porównał Wondera? Jeżeli mogę zapytać, bo z tego skojarzę, że to jest 2D, więc z automatu myślałbym, że odpadają te wszystkie 64, Odyseje, Galaxie i tak dalej. Ale jeżeli chodzi właśnie o te 2D, to do której byłby najbardziej podobny? Bo tak się zastanawiam, na ile to jest coś, co mogłoby mi podpaść. Plotka głosi, że w sklepie tonego możesz kupić prawdziwe bronie, są tanie, ale są niskiej jakości. Czy możemy... Okej, czyli wystarczy, że powiedzieliśmy to, co wcześniej. Dyrektor z siódemki podobił się nagle włosów. Ciekawe, to w związku z jego prośbą do Jokera. Do Super Mario World to pewnie dlatego, że Mario bez U nigdy nie ogrywałem. Understandable. Ja pamiętam, że U chyba też nie ogrywałem, tylko... Które to były? New Super Mario Bros. Chyba? Tak mi się wydaje. Okej, czyli w Time Castle sprzedaję prawdziwe bronie, które są wysokiej jakości, ale drogie. A co do pancerzy? Czy mam wystarczająco dużo potek, żeby się z nim tak dzielić? To jest pytanie. Coś okropnego się stanie, jeżeli zegar 700 znowu ruszy. Wydaza Candidzie mają prawdziwą zbroję w personalnych cenach, ale niskiej jakości. Zadek ma tą kabinę. W Anima Mundi też mają tanie zbroje niskiej jakości. Niedobrze. Chciałbym coś, co jest wyższej jakości. Jakieś inne ploteczki? Ploteczki? Tomaki z agencji detektywistycznej jest przewoływaczem demonów. Czy to właśnie jest jakiś... Na fucha?
W konkursach w magazynach można wygrać prawdziwe broni i rzadkie przedmioty. Rzadko się je wygrywa, ale nagrody są bardzo cenne. Jeszcze jak o tym miałeś plotkę? Plotkę o mu. Mu, kurwa. Najlepsza z plotek. Szef z licą chce założyć zespół i będzie wokalistą. Czy kojarzysz mu? Podobno jest tak naprawdę kasynem i można tam zarobić kupę szmalu na maszynach. Okej, okay, czyli trochę plotek wpadło, dzięki czemu przynajmniej w teorii możemy okupić się w lepsze bronie. Co biorąc pod uwagę, że powoli raczej zaczynamy zadawać jakieś śmieszne obrażenia, to może się nawet przydać. Zwłaszcza, że te nasze bronie, no jak widać, nie są najlepsze. Jakieś inne spicy ploteczki? Trzeci członek Miozy to wciąż tajemnica. To naprawdę ludzkie być zaintrygowane takimi rzeczami. Tak niespytny tych pionsejny. Dowiecie się dopiero jak ekipa wystartuje, dlatego nie możecie się już pewnie doczekać, co nie? Dziewczyny z Miozy są licealistkami, czy nie powinny się uczyć? Ach, ja zacznę gadać jak staruszek. Zgadzam się, nie można mówić tak jak stary dziad. Zamaskowany klon? Gdzie trzesz... znaczy, nie wiem czy mówisz. Chcesz się podzielić większą ilością informacji? Chyba nie chcesz się podzielić większą ilością informacji. Dobra, ale skoro mamy newsy, to chcę zobaczyć, czy może, bo to było Frank Gedej chyba, ten castle. Tylko, to czy jest to sklep z biżuterią? Czy ja coś przeoczyłem? Życie jest ledwie mgnieniem oka w porównaniu do nieskończoności czasu. Jakkolwiek szczęśliwy człowiek by nie był, to trwa to tylko pewien czas. Marzenia są lotne. Marzenia mogą trwać tak krótko, że jest to trywialne. Głębokie filozoficzne myśli. Czy ja pomyliłem? Nie. Myślałem, że powiedzieli, że to w Tank Castle jest. A jednocześnie nie widzę, żeby coś tam było. Okej, okay, czyli to jest tutorial po prostu. Oni mają tylko zegarki na sprzedaż. Zerknę jeszcze, jakie inne sklepy tu były. Tank Castle Rosa Candida. Nie, to żaden z tych, to na pewno. To jest rezydencja, park. Właśnie kasy mam dużo i chciałbym ją spożytkować, to jest ten problem. Czy wiemy za jaki coś będzie? To jest gigamacho, to raczej nie jest to co chcę. Chyba że ja dopiero muszę... mam pomysł, o co może chodzić. Że ja usłyszałem plotki i teraz muszę iść do detektywa, żeby on je tak rozprzestrzenił bardziej. To było w Engedai znaki deptania? Czy mi się już myli? Nie, to nie było to. Hirasaka, znaki deptania, tak, chyba tutaj. Noha Detective Agency, Agency. Gdzie jest szefu? To nie byłeś ty chyba? Miodzy są takie urocze, a ciekawe kim jest ta trzecia z nich. Chwilę, że i spróbuję to eksemplować z tej sylwetki. O mój Boże, proszę nie rób tego. Don't be a creep, don't be a creep.
Czy naprawdę? O Boże. Boję się. Boję się, co to robi. Czy ja nie powinien mieć tej opcji plotkowania? To dalszy układ, kolejny plakat. Tamaki pewnie by się wściekła, gdyby wiedziała. Na szczęście o niczym się nie dowie. Prawda? Bo to nie u ciebie było. Czyli co, nie mogę teraz plotek siać? O, wyłajdę. Oddawajcie moje plotki! Gdzie są moje plotki? Pewnie i tak musimy trochę oblatać ludzi, żeby poplotkować. Gdzie tu dopiero co byliśmy? I te obgadywałem ludzi. Bo w ramenowni raczej nie będą mieli nic dobrego. No, mają dokładnie to, co już mamy jako tako. Więc absolutnie się nie opłaca. Kto może mieć jeszcze spicy newsy? Jestem fanem Ginjiego Sasakiego, jeżeli on jest ich producentem, to tego pajdolek będzie naprawdę świetna. Cześć, Samurai. Zamaskowany krąg, nigdy o nim nie strzałem. Jeżeli masz jakieś info, o którym nawet ja nie wiem, to musisz być naprawdę jakimś niezwykłym. Doskonale. Jestem niezwykły, bo mam personę. Ginji Sasaki to ten producent, którego kariera wystrzeliła z zeszłego roku. On zaczyna jako piosenkarz. To czy artyści... czy artyście się powiedzie, czy nie, zależy w dużej mierze od producenta. Mam wrażenie, że jest jakiś ładniejszy określenie na producer, ale nie przychodzi mi ono obecnie do głowy. Każdy mógłby być... pożonym piosenkarzem, jeżeli dobrze wyglądali. O, tak nie działa. Mam mieć jeszcze głos do śpiewania. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Mogę się mylić, żeby nie było. Dobra, tu już byliśmy. Smal Hirasaka nie wejdziemy. Do więzienia nie ma co iść. Tutaj też nie wejdziemy. Co jest w teatrze? I jak to? Witamy w teatrze Climax Summer City. Pierwszy raz? Nazywa się Mitsugi i opowiadam was po teatrze. Miałem was poznać. Ten design wygląda dużo bardziej jak taki nowy design personowy, mam wrażenie. Możesz tutaj zobaczyć filmy za pomocą najnowszych technologii. Mówi się, że obrazy są tak wyraźne i owce, że czujesz się, jakbyś naprawdę doświadczał wydarzeń w filmie. Będziesz wyjaśnić też, gdy to każdy razy, kiedy oglądasz film do samego końca, będą się dodawać. Poziom członkostwa wyznaczany jest na podstawie ilości punktów. Zaczynasz jako czarna poprzeczka i będziesz się piąć w górę. Im wyżej w rankingu, tym bardziej będziemy się cieszyć z swoich kolejnych wizyt. Czy to nie było wystarczające? Dobre wyjaśnienie, to chyba jakiś żart. Dajmy ci już niezrównane doświadczenie oglądania najbardziej realistycznych filmów znanych ludzkości. Czego jeszcze możesz chcieć? Okej, okay, zobaczmy, czym są te filmy. Szkoła Serca, część pierwsza i Złodziej Person. Spróbujmy najpierw tutaj pójść.
Domyślam się, że to jest dosłownie jak coś na zasadzie bonusowych dungeonów. Film reżyserii Atlusa, doskonale. Depending on the quest and your placer. Ho, dużo czasu, doskonale. Questy mogą zawierać materiał, który może być uznany za szkodliwy albo ofensywny, doskonale. Brakuje jeszcze tylko, że wszystkie postacie są fikcyjne i że nie ucierpiały na tym żadne dzieci. Możecie się ukończyć ten artykuł. Pisu, pisu. Myśli na temat edukacji. Wszystkie postacie w Persona 2 są fikcyjne. Wszystkie postacie są fikcyjne, my też. Zdaje się, że w pewnym momencie życia oczekuje się od ciebie, że będziesz zachowywać się jak dorosły. Najgorzej. Może ci wydawać, że to niefortunne, ale nie musisz cieszyć się tego nieszczęścia samodzielnie, ponieważ... Dodawanie się tej powieści było ciężkie, ale... Będę już świętym chrzcielem. Melał. To jest osoba do szczęśliwi. Jesteśmy! Voila! Tutaj do szkoły Yuki. Sam Helmelin. Coś to nie gra. O czym ty mówisz? Sam pan Sam Helmelin, jeżeli o coś chodzi? Coś mi tu nie gra. A? Że ja wam nie gram? Nie ty, Maja. Zastanawiam się, dlaczego Kasuga ma i 7 mają ten sam święto założenia w tym samym dniu i mają wtedy też wolne. To musiało być zaplanowane. Chwilę, nie! Czy wy używasz piątek? O, nie, ważne. To... Wyjątkowa, niepowtarzalna szansa, aby przeprowadzić wywiad najpopularniejszy na oświeceniu sam Helmelin. Powinniście cieszyć się, że nie musicie iść do szkoły. Oszukano nas. Nie ma tak używać potek dla własnych zysków. Spokojnie, wynagrodzę was. Wczoraj się namę, co? Ona dosłownie umierała. A teraz czas się dowiedzieć, że to dungeon, gdzie przeciwnicy poziom 25 lub 50. Znaczy, było napisane, że maksymalny jest 30. To może pójść nie tak? Nie możesz tak robić, proszę, nie rób tego więcej. Każdy wie, jaki chcesz, tylko proszę, przestań, czy wiesz, jakie to było automatyczne? Przepraszam. A? Tak? Jestem osobą Terkili z Sam Helmelin. Czy pani nie jest panią Amano, która... Zapisała się tutaj na wywiad? Tak. Bardzo dziękuję za danie mi takiej możliwości. Rany. To sala 2-3. Pan Kariazaki jest tutaj wychowawcą. Ej, nazywam się Maja Manos z Kismet Publishing. Miło was poznać. Wcale nie edgy. Przyjemność po mojej stronie. Jestem Naozumi Kariyazaki, uczę w tej szkole. A nasi pozostali goście? To tylko moi asystenci. Słucham! Rozumiem. Was też miło poznać. W każdym razie, mówi, że jestem popularnym, charyzmatycznym nauczycielem. Nie, gdzie tam. To za duże słowa jak dla mnie. W naszym miesięczniku Coolest mamy całą rubrykę na temat nauczania. Ta twarz czy bad guy, I know, right? Takie bardzo mało subtelne. Dlatego przyszliśmy przeprowadzić wywiad z nauczycielem, o którym teraz wszyscy mówią, z panem Kariyazakim. Miałem okropne doświadczenie z Hamią, więc tym razem... Nie, proszę się nie przejmować, ja tylko to do siebie. W każdym razie.
czy wy znacie takie telefony komórkowe? Czy wy kiedykolwiek widzieliście telefon komórkowy z antenką? Ech. Kiedyś to były telefony komórkowe, teraz to nie ma telefonów komórkowych, tylko jakieś smartfony. Widać, że stary guy, no right. Czy takie zaskoczenie? Podążałem za moim planem zajęć. Zakładałem profile na sali nazwanej Ambrozja i przyrzucam o swoich idealnych osobach. Estony, myślę, że takie telefony są normalne w 2016. Nie spotkałem się z takim telefonem już bardzo dawno. Zastanawiam się, masz telefon z klapką i jak na to, że to 2009, to absolutnie jestem w stanie w to uwierzyć. Nie wiem, czy jeden z moich telefonów nie był telefonem z klapką, ale to też były jakieś czasy około gimnazjalne, czyli w sumie pasowałoby do daty personalnej, z tego co pamiętam. Korzystam z danych, które tam wpłynę, aby polepszyć moje lekcje i pomóc im w nauczaniu. Tak się uczą styl życia, jak prowadzą. Wśród jakich ludzi powinni być, myśli, jakie powinni myśleć. Monka S? Halo? Ja wiem, że dzisiaj mamy dzień data, ale 1984 tutaj nie pasuje. Cześć, Bliki. Prowadzę ich ta osoba, aby pomóc im osiągnąć swoje ideały. O, rozumiem. Czy w ten właśnie sposób każdy z tutejszych uczniów osiąga najwyższe wyniki w egzaminach krajowych? Dokładnie. A, proszę mi wybaczyć. Trochę mnie przeraża, że oni na takich telefonach byli w stanie normalnie wejść na te, na internety. Cześć, Sylwia. No, czy jest głupi jak zwykle? Muszę wejść na nieco wyższy poziom mojego nauczania. Monka S? Zaczyna się go bez każdą chwilą. Coraz mocniej. Proszę wybaczyć, jesteśmy w trakcie wywiadu. Dla tych, którzy chcą się uczyć, nie ma chwili, więc nie. Nie, proszę się nie przejmować. Proszę, że przeszkadzam, kiedy jest pan tak zajęty. No i pani, że pani coś powiem, panie Mano. Ci uczniowie są nastolatkami tylko na zewnątrz. W środku są praktycznie niczym niemowlaki. Nierozwiniętymi ludźmi. Jeżeli staje się ich samych sobie, to uciekną w kierunku lenistwa i bezmyślności. Jedyne co potrafią, to być nieproduktywnymi, marnując czas na okropnych rzeczach jak romanse czy dokuczenie. Tak naprawdę są jedynie świniami. Jesus. Czy to na pewno coś to powinien mówić nauczyciel? I to przy uczniach? Nie lubię go. Well, duh. Dlatego zamiast tych niedojrzałych uczniów poprawiam każdy szczegół w ich profilach. Sandy Suikoden 2. Wait, what? To dość ekstremalne poglądy. Czy na pewno chce pan, żebym to zawarła w artykule? Oczywiście, moje poglądy nie są ekstremalne, są poprawne. Okej. W każdym razie, czy nie ma pani wszystko, że zerkniemy na tą Ambrozję? Chciałbym zobaczyć, co tam jest, żeby móc o tym napisać. Nie, kategorycznie zabraniam. To jedna rzecz, na którą nie pozwolę. Dobrze, rozumiem, spokojnie. A czy w takim razie mogę zapytać paru uczniów o kilka spraw? Tak, to jest dozwolone. Śmiało. Hej, kid. Czy nie wiem, klasa nie jest pełna dobrze wyglądających uczniów? Czy na pewno coś, na co w pierwszej kolejności chcemy zwracać uwagę?
Wszyscy chłopacy są przystojni. Wszystkie dziewczyny są piękne. Dostanie 4 był sobie takim moduka krytycznie jego ze swoimi szczerymi opiniami o zacznie uczniów. Tylko tam on był trochę nielubiany. Tutaj na razie póki na to nie wygląda. Czy sądzisz, że najmądrzejsi ludzie są też piękniejsi? O, mówisz o mnie? Mówię o każdym, tylko nie o tobie. Uff. Przepraszam najmocniej, ale muszę już iść. Pani Kariyazaki, zostawię ich z panem. Dziękuję, pani Terikiri. Dobra, skoro pan Kariyazaki był na tle i nam na to pozwolił, to przeprowadźmy parę wywiadów. Ja nazwałbym jej ładnej. Znaczy, rozumiem, że jest jakiś taki schemat, według którego można uznać, że ktoś jest ładny, piękny bądź nie. A czy komuś to odpowiada, czy nie, to jest kwestia gustu, o tak powiem. Ja się tego trzymam zazwyczaj, że mam czasem tak, że widzę kogoś i sobie myślę, że domyślam się, że w takiej obiegowej opinii osoba została była uznana za osobę ładną, ale ja jednocześnie tego nie powiem, tak, bo nie jest to ktoś w moim guście, o, w ten sposób. Jestem przewodniczącą tej klasy Umiko Shiyama. Bardzo miło. Możesz mi powiedzieć coś o panu Kariyazakim? Jaką osobą jest? Pan Kariyazaki jest wspaniałym nauczycielem. Jest naszym ideałem. Jego metody nauczania są naprawdę interesujące. Czy nie przeszkadza wam to? Choć pani o Ambrozję? Ani trochę. Ambrozja jest rewolucyjnym narzędziem. Wszyscy tak myślimy. Więc nikt nie ma żadnych zażaleń w kwestii pana Kariyazakiego czy Ambrozji? Skądże znowu? To niemożliwe. W końcu... To klasa pana Kariyazakiego. Najlepsza ze wszystkich w San Helmelę. Dzięki. To było bardzo pomocne. Ale już bardzo proszę. To wygląda dosłownie jak jakiś kult kremu wypalną mózgi. Ale ktoś jeszcze tu jest. Ej! Macie specjalne moce! Skąd ty wiesz, że mamy specjalne moce? Tak, jestem najfajniejszym i najprzystojniejszym kolesiem z Kasukoyamy. To jest moja specjalna moc. Każdy, kto na mnie spojrzy, od razu to widzi. No ja mam to z dobrego serca. Ale lepiej nie zadawać się z suklasą. Słonko, czemu mnie ignorujesz? Czy ty też nie należysz do tej klasy? Możesz mi coś powiedzieć o panu Kariyazakim? Jestem Rose. Rose Futaba. Aha. Futaba w mojej personie? Nowe, nie znałem. Nie, też ignoruję. Wiecie co? Tą klasą rządzi głęboki smutek. Nie zniknie on, dopóki jej śmierć się nie ukończy. Jodni? A, nie musisz się tym przejmować. Damy się to co sprawą sama osobiście. To jest moja misja. Nie chcę wnikać chyba, jak ona chce ukończyć śmierć. Śmierć speed than any percent. Głęboki smutek. Ukończyć śmierć. Więc lepiej znikajcie, zanim się wam krzywda. Pa pa. Pa? Hi. Dzięki? Nie jest kompletnie zaabsorbowana swoim telefonem, ale jest nieco dziwna. Nieco. Nieco dziwna w tym wypadku to bardzo delikatne określenie. God damn it. Nie chciałem się dłużej z niej zadawać, jeżeli to nie jest absolutnie konieczne.
Nie zgadnę, ten też nie przejdę. Mogę. Dobra, panie Kajazaki, to my już sobie pójdziemy. Dziękuję za możliwość przeprowadzenia wywiadu. Aż bardzo proszę. Wynośmy się stąd, zjedzmy trochę lemenu i wracajmy do domu. No też bardzo dziękuję, uczniowie. Kompletnie wyjebane. Hello there. Marshall. Wszyscy tak zapasjonowani nauką. Pa. Co? Czy nie, to... Jak leci? Całkiem w porządku. Dowiedziałem się, że... W końcu będę mógł w miarę regularnie streamować. Znaczy regularnie. W tym tygodniu będę mógł regularnie streamować. Więc to jest dla mnie duży plus. Zobaczymy na jak długo, biorąc pod uwagę, że ostatnio jestem bardzo mocno rzucany między zmianami w robocie. Ale mam nadzieję, że jak najdłużej. Moja persona zareagowała. Stój. Proszę. Pomóż im. Proszę. Słyszeliście to? Maja? Czy też masz wrażenie, że wszyscy się nagle nami zainteresowali? Może? Odrobinę? To się nie skończy dobrze, prawda? Czym była ta reakcja? Szantaż dziewczynę. Mówiła, stój, uratuj ich, czy coś. Wszyscy patrzyli na mnie, jakbym była jakimś strasznym dziwadłem, czy coś. Czy uważacie, że w tej klasie jest inny użytkownik person? Tak, szczerze, ta klasa była strasznie dziwna. Nie czułam, żeby pan Kariazaki lubił swoich uczniów. W dodatku wszyscy byli zajęci Ambrozją, nie mieli żadnej energii. Przewodnicząca Umiko mówiła, że wszyscy ufają Kariazakiemu. Ciekawe, to prawda. Ros też mówi jakieś dziwne rzeczy. Że klasą rządzi głęboki smutek, że nie zniknie, póki czyjaś śmierć się nie ukończy, czy coś. Reakcja person, tajemniczy głos. Postanowione, będziemy przeprowadzać dalsze wywiady. Wiedziałem, że to powiesz. Gdzie mój ramen? Oczywiście nie pożreć, prawda? Nie możemy nazwać się dziennikarzami, jeżeli nie wydostajemy prawdy na jaw i nie wyjaśnimy, co się dzieje w tej klasie. O, rany, Maja się napaliła. Ej, Ginko, kiedy my jesteśmy dziennikarzami? Najpierw muszę przeprowadzić wywiady ze studentami i dowiedzieć się, co mają do powiedzenia ludzie, którzy nie brali udziału w tych wypadkach. Dalej, chodźmy. Domyślam się, że mają na myśli inne osoby ze szkoły. Przynajmniej nie gadają dziennikarzami. I know, right? Głupie pytanie. Okej, jesteśmy na niebiesko, czyli zastanawiałem się po prostu, czy jesteśmy w miejscu, gdzie mamy walki, czy nie, ale ewidentnie nie. Może tutaj lepiej. Bo oznacza to, że nie ma tej demonów. Growi i dziennikarze, wybierz jedno, czy jakoś tak? We wszystkich klasach odbywają się obecnie zajęcia. Ja stoję tutaj, ponieważ zostałem ukarany za zakłócanie porządku. Ojej, biedactwo. Czasami mam wrażenie, że to jest coś, co sporo osób potraktowałoby jako zaletę, a nie wadę, że nie musi słuchać się nauczyciela i może sobie robić na korytarzu, co mu się żywnie podoba. Aczkolwiek też nie wiem, nie miałem okazji spotkać się nawet z taką, jako taką karą.
Więc tak ciężko stwierdzić, czy to rzeczywiście byłby problem, czy nie. Tu jest kafeteria. Duża ta szkoła, jedu. Jednocześnie szkoła jest duża i, nikogo nie ma praktycznie. No i ma to sens, bo wszyscy mają zajęcia. Więc brzmi jak absolutnie okropny moment na przeprowadzenie jakichkolwiek wywiadów. Prawda? Pani Teddy Kilio uczyła jakieś klasy 2-3, ale odstąpiła do zeszłego roku. Ciekawe, czy czuje się z tym nie najlepiej? Jako nauczyciel powinna się bardzo cieszyć. W końcu teraz uczniowie nagle zaczęli osiągać dobre wyniki. A wyniki uczniów są najważniejsze, prawda? Prawda? To jakimi metodami to osiągane jest absolutnie nieistotne i nie dajcie sobie mówić, że jest inaczej. Z nauczycielami też nie pogadamy, jak rozumiem. Muszę złożyć wyraz uznania panu Karyzakiemu. Był wcześniej biedny nauczycielem, czekał na ostrzał. A teraz nagle magiczna ambrozja sprawia, że jest uwielbianym nauczycielem o nieludzkich osiągach? Absolutnie niepodejrzane. Na tych korytarzach jest bardzo pusto, co trochę mi nie pomaga, biorąc pod uwagę, że musimy przeprowadzać wywiady. Dajcie mi uczniów. Już kij z kwadracikami, ale dajcie mi uczniów. Okej, czy jesteś uczniowie poza tamtą salą lekcyjną Velvetum? To nie jest coś, czego się spodziewałem. A mi nie będę narzekał, że jest, ale... Bardzo losowo umieszczony. Do tej sali lekcyjnej też nie wejdziemy. To jest ta sama sala lekcyjna, to jest 1.5, to też nie wejdziemy. Jak już mówiłem, do 1.5 nie wejdziemy. Do pielęgniarki nie wejdziemy. Do dyrektora też nie. Tu też nie. Czy dosłownie nigdzie nie możemy wejść w tej chwili? Dobra, spróbujmy na górę przejść w takim razie. Górę jeszcze jako taka całej nie obszedłem chyba. Dobra, do 2.1 nie wejdziemy. Do 2.2 nie wejdziemy. Z tobą rozmawiałem. 2.3 jest zamknięta. 2.4 nie wejdziemy. Spójrzmy jeszcze wyżej. O! Do 3 już jako możemy wejść. Nice. Ambrozja, ta strona, kiedy już była klasa 2-3. Mają tam wstęp tylko uczniowie z tamtej klasy. Ci poza nie mogą. Tylko dla uczniów z 2-3, ta? Przerażające, co? Ta ambrozja wydaje mi się strasznie podejrzana. Coś mówi mi, że skrywa wiele tajemnic. A ludzie, którzy nie są w tej klasie, nie mogą mieć do niej dostępu. Może porozmawiam z kimś z tamtej klasy? Prosicie ich, żeby nam ją pokazali? No, że nie będą skłonni do współpracy. A może u mnie Koshiyama, przewodnicząca? W drugiej stronie może lepiej, nie? Rose? Nie, żegnała się w ogóle. Sprawa z Karyazakiem też jeszcze nie pomoże. Był naprawdę wściekły, kiedy to sugerowałem. Ej! Na ten sposób. Tak? Nie, bo to skakuje. Chwila. Nie ma innego sposobu. Postanowione. Pozwólcie, że... Tak? Nie możesz się używać telefonów w szkole. Takie są zasady. O, naprawdę, przepraszam. Chwilę, przynajmniej Karyazak używał telefonów. Właśnie.
A ta kasa jest wyjątkowa. Dostaje tak dobre oceny, że nikt nie może się nie przeciwić, nawet dyrektor. A więc jeżeli jesteś na tle mądry, to możesz robić coś, że mnie podoba, co? To za okropny świat. Albo po prostu wynagradza za osiągi, to też jest opcja. To można by się kłócić, że wcale nie jest lepsze, ale to już zupełnie inna sprawa. Znaczy, powinien istnieć gdzieś złoty środek. Bo taka czysta merytokracja nie kończy się zazwyczaj dobrze. A nie, mów tak, Kikichi. Weźmy na chwilę też chorobę, żebym mogła skontaktować się z Bofu. Chyba, że ktoś jeszcze coś nam mądrego powie. Minął ledwie rok, odkąd Kariazaki stał się wychowawcą tamtej kasy i teraz wszyscy jej uczniowie są geniuszami. Ambrozy musi być niesamowite. I mean, pamiętaj, jak sama nazwa Ambrozja już skłania mnie do lekkiego niepokoju. Nie jesteśmy w zaawansowanej klasie, więc zajęcie kończą się o południu. Znowu personel reagują. Nie ma zasięgu. Ej, Maja, zasięg to najmniejszy problem. Troszkę odmieniła się w inny świat. Szukałem was. Pan Kariazaki? Uczniowie złożyli mi propozycję. Pani Maja Mano. Tak? Pani? Składam propozycję dołączenia w nasz szeregi. Maja, uważaj! A? Powinien się bać? Kinko! Ty tyraniu! Nawet nie widzę, co się stało, ale to inna sprawa. Ups, chyba nie trafiłem. Chciałem, żebyś się dołączyła do nas, napisała artykuł o tym, jak wspaniała jest nasza klasa. W końcu jest to idealna klasa. Każdy byłby o nią zazdrosny. Klasa jak żadna inna, gdzie uczniowie i nauczyciele są połączeni blisko więzią. Ha, 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 ha. Pani Kariazaki, co to ma znaczyć? Zamknijcie się, głupie dupki. Excuse me? A, to już w takim razie podaję wam jeszcze jednego pasożyta. A tym razem trzymajcie się z dala, okej? Pasożyta? To starczy. A? Co tu się dzieje? Dzieją się jakieś absolutnie okropne rzeczy. Ale ja taki zniknął. Tylko w porządku, Lisa? Dzięki, że mnie uratowałaś. No, z nią chyba nie jest za to okej. Czy co te emocje? Te smutku i żalu, i nienawiści. Przypomniają. Co ten drań Kariazaki zrobił z Ginko? To pasożyt. Została przejęta przez personel pasożyta. Mon KS? Ten głos. Kim jesteś? Słyszeliśmy cię, kiedy przejęliśmy klasę Kariazakiego. Jestem Alicja. Oh no. Oh no. Ginko, obawiam się, że musisz dla niej umrzeć. Alicja? Klasa pana Kariazakiego jest kontrolowana przez Ambrozję. Co? Ta klasa jest iluzją stworzoną i utrzymywaną przez Ambrozję. Jest mi ich naprawdę żal. Czym jest persona pasożyt? Co się ze mną dzieje? Pasożyty to złe persony, które przenoszą swoje cierpienie na swoich gospodarzy. Ten świat jest światem udręki, gdy pasożyty sprawiają, że widzisz. Główne ciało pasożytów powinno być gdzieś w szkole.
Jeżeli je pokonasz, to możesz zakończyć ten świat. Więc Kariyazaki kontroluje uczniów. Pan Kariyazaki jest... Jest. Cierpiący. Jak my wszyscy. Li, zatrzymaj się! Nie wytrzymam dłużej. Znajdźcie pasożyta i pokonajcie go. Spieszcie się. Ratujcie wszystkich z tej klasy. Nie chcę już nikogo Monika S. I wonder where this one is going. W porządku, dam radę walczyć. Udajmy się tam, gdzie jest ten pasażer, i skopmy mu tyłek. Dobra, idziemy znaleźć personę pasażera i ją pokonać. Gdziekolwiek by nie była. Tylko podejrzewam, że teraz już nie będzie tak łatwo i będą actual walki. Yep. Ciekawe jak złe będą. Inny motyw. Czy... Zastanawiałem się, czy jest może napisane, na jakim poziomie są przeciwnicy. Oh well. Jest jeden sposób, żeby się przekonać, na jakim poziomie są przeciwnicy. Dostać od nich pierdol? Co z Yukino? Ewidentnie jest na ich party, tylko... Nie chodziła. Nie wiem, nie pytaj. Okej, zobaczmy. Jak źle jest? Blok 19. Mogło być gorzej. O Boże, oni blokują ogień. To się źle skończy. Nie aktywuj. Pożałuję teraz tych menadżi, bo już widziałem, że je albo blokują, albo reflektują. Blokują. A przynajmniej na buffu powinien być podatny w takim razie. Nope. Ale zamraziło go. Jest o tyle dobrze. Będą musiał zrezygnować. Okej, są na wodę podatni. To jest pozytyw. Ach! Czyli tak, Maraji odpada. Zia? Ty nie masz dosłownie nic, możesz użyć co nie jest Aji, więc idź w diabli. Bufu. Malakwa na pewno jest dobrą opcją. I Mamakna też będzie, bo zadaje dużo. Malachi też zadaje dość dużo, not gonna lie. O nie, wreszcie jakieś wyzwanie w moim SMT. Personel, co masz teraz, mają słabe compatibility, testują. Może? Nie wykluczam, że tak właśnie się stało, ale jednocześnie głowy sobie za to uciąć nie dam. Zaraz zerknę w sumie. Jak skończy tę walkę? Czy daje dużo ekspa? 150? Znacznie. Okej, okay, zobaczyć compatibility. Nie no, ta co ja ma Vulcanusa, który ma ten. A pozostałe są ok. Czyli te też nie mógłbym zamienić mu Vulcanusa na jakąś inną. O, na przykład na Jackfrosta. Ma to sens. Też ma lepsze compatibility z tym? Z Poltergeistem? Nie. No to i tak mogę zamienić. Niech się polewelują.
To co, trzeba wypełniać kwadraciki i robić tonę walk z szarem? Okej, okay, możemy wchodzić się do sal lekcyjnych. Jest to Gation. Moja emocja reaguje z demonem. Ten demon to iluzja, którą pokazuje ci pasożyt. Jest to ból osoby, która uwolnia pasożyta w fizycznej formie. Czyli powinniśmy go pokonać? Jeżeli będziecie pokonywać te iluzje, to znajdziecie główne ciało persony pasożyta. Ej, tak ciężko. Ja się staram. Czemu wszyscy próbują chodzić mi drogę? Czemu? Czemu? Nie słuchajcie demona. Spokojnie, będziemy go słuchać. Będziemy go pobijać. O nie, nie mogę z... Czeka, ten nie był generalnie w miarę słabym demonem w sumie. No, zobaczymy. Skill. Chcę medie, bo trochę obrywałem, a wolę nie ryzykować, że coś dziwnego się stanie. Magda? Zobaczmy, jak to wyjdzie. Zio. 16. 27, od razu lepiej. No niestety na chwilę obecną nie ma lepszych opcji na poltergeistie. Dlatego muszę go używać, żeby nakapnąć. Czy ty jesteś silny? Yeah. I'm sorry. Jak zobaczyłem to jeden, to nie byłem w stanie zrobić niczego innego. Okej, gdzieś nas wyniosło. Czy gimmickiem tutaj będzie to, że po pokonaniu każdej iluzji będzie nas teleportować w jakieś miejsce? Jak tak, to się boję. Okej, nowe demony. Poziom 14 za Waldo. Czy ja chcę próbować? Naaa! Jedyne co umiem to walczyć. Ale umiem robić to dobrze. Jest jakieś takie delikatne opóźnienie. Jak próbuję zmieniać między atakiem a skillem. I dlatego czasami wybieram atak zamiast skilla. O, po jeden buff. Niedobrze. Bo chyba nie mam po prostu modi jeszcze. Doskonale. Wal chyba ten motyw, który tutaj leci w walkach, aniżeli ten normalny. To jest, jak to myślę. Te animacje są bardzo wolne. Aczkolwiek może jestem przyzwyczajony po prostu, że ostatnio dużo gram w TLS-y, gdzie jest ten przycisk turbo. Au! Na pewno też mocno przeszkadza to, że każda animacja... Znaczy, może nie tyle, że każda animacja... Każdy atak, jeżeli zadaje obszarowe obrażenia, to zadaje pojedynczo, że tak to mówimy, czyli jednej osobie, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, a nie, że każdej nas. On już ma epos moody. Właśnie tak mi się wydawało, tylko... Status myślunku u mnie dzisiaj nie jest najwyższy, że się tak wydarzy.
A i przy okazji widzę, potasuje jeden dobry problem z używaniem person na wyższym poziomie. Że no z jednej strony fajnie, a z drugiej strony fajne SP. Więc trzeba będzie dość ostrożnie i rozważnie podchodzić do sprawy. A propos posu Moody, powinien być w stanie w takim razie go użyć, jeżeli dobrze myślę. Fajnie było, jakby to posu Moody nabijało ranki poza walką nawet. Tędy nie przejdziemy, racja. Tu nie wejdziemy. Generalnie, jeżeli będą walki z czymś, z czym już walczyłem, to pewnie będę je na turbo leciał. Aczkolwiek póki co nie mam takiej możliwości. Dobra, zobaczmy. Marachi. O, Mushubu. Nie wiem, nie mogę patrzeć na te designy. Są strasznie dziwne w porównaniu do tych nowych person. Znaczy, nie mogę patrzeć, to może za mocne określenie, ale są... Takie... Nie jestem przyzwyczajony, o. To są FF2, a mi... Powiem szczerze, że jak przejdę Tailsy, te, które już wyszły... Zostały mi jeszcze... Trzy części po angielsku, plus jestem pod koniec dwójki. Więc... Trzy z drobnym hakiem. To rozważam zrobienie sobie jakiegoś takiego maratonu finalowego. Żeby przynajmniej przejść te części, których jeszcze nie przeszedłem. Przy czym to też raczej by nie było na streamach, bo domyślam się, zwłaszcza z moim obecnym, bardzo regularnym trybem pracy, jak szybko by to poszło. Jeden. Jeden. Thanks to 99.19, dzięki za follow'a. Dobra, 3.8 było zamknięte, czy 3.7 będzie? Hi Manusa, I'm doing pretty fine. Hope you don't mind that this is a pretty much Polish speaking channel, so... I may respond to the messages written in English, but I'll mostly be speaking in Polish. Just in case. Co my tu mamy? Gandarwa. Zaraz mi się naprawdę skończy mana Tatsui. Hej, spójrz na to z tej strony. Przynajmniej były to demoniczne drzwi, które podchodzą do ciebie i cię one-shotują, jak są wystarczająco blisko. Chciałbym powiedzieć, że przeciwnicy zaczynają zadawać rzeczywiste obrazy. O, leczy się z Nagi. Chciałem powiedzieć, że przeciwnicy zaczną zadać rzeczywiste obrażenia, ale nawet tego nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć. Sama nie przeszła, doskonale. Zan za cały jeden. I can't. Znaczy wiem, że Eikichi jest bardziej pod siłę i fizyczne obrażenia i w ogóle, ale to i tak boli, jak to widzę. Dobra, on się leczył z ogniem, więc to odpada. Patra. Nice. Bo chyba działało akurat, więc mogę spróbować. Dobra. Może Omni Dimension zadziała XDDDDDDDD. Jednocześnie muszę używać umiejętności, żeby ranki wbijać. To jest chyba najgorsza część tego wszystkiego.
Zio nie zdaje za wiele. Nie wiem, czy po prostu nie wymieni zaraz personel Tatsui, żeby ten... Żeby mu się trochę manę odnowiło? Bo w tej chwili ma jeszcze manę na jakieś dwa użycia skilli chyba, jeżeli dobrze liczę. Wiem, że skokami trochę sobie odnowi, ale to też nie jest jakoś specjalnie dużo. Ty masz San, ty masz Magnę chyba mimo wszystko. Kolejny powód, żeby nie używać person na wyższych poziomach, by the way. Bo zużywają zauważalnie więcej many niż te najniższych. Oczywiście na niektórych postaciach ma to więcej sensu. Nie wiem, taki Jaxas na Mai robiłby pewnie dużo więcej. Nie, zobacz, ten Gadadwa jest wytrzymały. Chyba dasz na go po prostu fizycznie pchić. Da się okaże, że nawet fizycznie nic nie robię. Nie, dobra, fizycznie coś zadaje. Wciąż mniej niż bym chciał. Jezu Chryste, ile on wytrzymuje? Okej, widzę, że jest na czerwonym HP, więc o tyle dobrze. Agile Mao? Au? To było bardzo mocne, Agile Mao, not gonna lie. Dobra, koniec zabawy. Teraz sobie wracaj mi na Vulcanusa. To jeszcze powiedz mi... O, widzisz, mogę dać tobie prosta. I to będzie chyba na chwilę obecną nieco lepsze. Do 3-9 też nie wejdę i też mnie to kurwa zaboli. Ała kurwa rzeczywiście, ależ mnie wszystko kurwa boli, czy jakoś tak? Fajne takie drzwi. Po 54 na osobowości, no niby tak, ale w porównaniu do innych obrażeń, kiedy dostaję. Czemu wy jesteście? To dosłowny Kraken, guys. Okej, okay, Kraken to nie jest też czego się spodziewałem zobaczyć. Nie będę kłamał. Water spout. Ech, mocne jest to. Okej, okay, zaczynam się odrobinę bać. Ale tylko odrobinę. Gra wreszcie się udaje, że stanowi jakiekolwiek wyzwanie. Okej? Okay? Co porównanie tego, co widzieliśmy wcześniej, jest sporym osiągnięciem. Jeden. Normal. Przeżył. Spójrzmy powtórzyć to samo jeszcze raz. Ginko powinna mniej trochę... O, no, albo chuje, nice. Skewer, pół 30. Dobra, rzućmy w tego drugiego, bo on ma dużo więcej HP. Wątpię, żebym zabił oba w tej samej turze, ale więcej niż jednej tury nie powinni wytrzymać. W sensie,
następnej, o. W ten sposób. Bonk. Rzućmy jeszcze raz w niego, bo widzę, że on ma zielone HP jeszcze. A dużo nowych przeciwników w ogóle tu mamy. I podejrzewam, że jakbym z nimi chciał karty rozbadać, to dużo kart bym dostawał. No nice. Poszło. Tak jak myślałem, że pójdzie. Dużo też ekspa, 294. Jeszcze jedna taka walka i poziomy wpadną tak naprawdę. Bogato. Błagam, niech to nie będzie. Dlaczego tacy jesteście? Wiecie co? Najgorsze jest to, że ja się nie zdziwię. Okej, nieważne. Chciałem powiedzieć, że nie zdziwię się, jeżeli te drzwi są jakoś oznaczone, tylko ja tego nie widzę, bo kamera jest źle obrócona. Ale nie tym razem. A, dobra, z wami już walczyłem, więc tylko ustawię odpowiednie skille i możemy lecieć. Na autowalce i turbo. Wydaje mi się, że... Mówię, wydaje mi się, że tak będzie rozsądnie, jeżeli walczę z czymś któryś raz i to coś nie stanowi problemu. Blazing Best. Jakiś tanka wszedł. Zan, buffu, najgit. Też nie chciałbym spędzać na jednym takim dungeonie Bóg wie jak długo, tylko dlatego, że robię w nim encountery, okej? Okej, tu mogę wejść, robimy postępy. Też demon, którego już wcześniej widzieliśmy. Obiecaliśmy, że będziemy się starać. Czemu mnie zostawiasz? Czemu? Czy to znowu jeden demon, który będzie dość słaby? Chyba tak. Rozumiem. Tylko on chyba był odporny na ogień, z tego co pamiętam, więc... spróbuję obejść się bez ognia w tym wypadku. A zobaczymy, czy miałem rację. Tak, Kadża. Szkoda, że podobnie jak w nowszych personach jest to tylko na jedną osobę, ale... Pan może się przydać potencjalnie. Zobaczmy, czy dobrze pamiętałem. O-o. Houston. Dobra, na szczęście tylko Ginkę oberwała. Myślałeś może, żeby się wkurwić? Nope, nie myślę, żeby się wkurwić. Buffo działa. To na pewno. A mnie jebnie! No dobra. Niech ci będzie. Nie będę próbował używać nawet AG. Wydaje mi się, że tak będzie bezpieczniej. Sleepy Illusion, to nie. Wiesz co, weź po prostu atakuj. Zwłaszcza, że ty masz już skille swoje. Michel musi używać dla ranka. Ginko jakby była mądra i chciała zrobić to, co trzeba, to niech zaatakuje. Na bogów te potężne obrażenia. Nie jest grane we mnie. O nie, weszło, tak jest trzeba. That's a new one. O, Jackfair został poziom. Bardzo mi miło. To co, jeszcze raz. A
Tak, Maja z buffu. Ty, Zan. Coś nowego ci weszło? Nie. Może zaraz, czy nie ma żadnych fusion skilli, których mógłbym użyć na obecnym stepie? Bo nie wykluczam, że mogę, tylko kolejka tu mi nie pozwala. A jednak fusion skille mam wrażenie, że dają zauważalnie więcej niż normalne próby bicia się. A fusion spells. No właśnie, chyba nie mogę. Bo wydaje mi się, że to jest tak, że no, pokazuje mi tylko możliwe, aktywne. A nie mam umiejętności, które by mi na to pozwoliły. Chyba, że ja mogę zmienić PSM w trakcie walki. Ja mogę zmienić PSM w trakcie walki. Czemu nie mogę zmieniać PSM w trakcie walki? Może mogę, tylko testy i mam świetną kompatybilność. Zobaczę, czy ten, czy Ginko będzie mogła wejść na swoją poprzednią personę. Bo u niej to chyba jest największa szansa. Ta. Lawes też ma świetną kompatybilność i na nią mogę, więc zakładam, że to o to chodzi. Nie mam pewności, ale tak to wygląda. O tak powiem. Mała expa, ale niech im będzie. Okej, znowu nas gdzieś wyrzuci. Gdzie tym razem? Wciąż jesteśmy na trzecim piętrze. Ciekawe, ile jeszcze będziemy mieli. O mój Boże. Nowe anioły? Jesteś człowiekiem, czyż nie? To taka rzadkość móc kości je spotkać. Chcę skorzystać z okazji i zapytać. Excuse me, czym to w ogóle jest? Pierwszy raz się spotykam z taką nazwą, szczerze mówiąc. Szybki Google nie zaszkodzi. To jest legitne tłumaczenie. Pamiętaj, tak, mój zmysł tłumacza został zaciekawiony i potrzebuje chwili. Olive Plunder to podobno poskarp oliwkowy. A Rite Plunder to jest flądra prawooczna. Dobrze wiedzieć. Zgaduję, że chodzi o położenie ich oczu.
Kiedy kobieta uznawana jest za starą? Kobiety nigdy nie są stare. Kobiety przeżywają po prostu któreś raz swoją osiemnastkę. Perswazja? O mój Boże. Ona zgodziłaś na perswazję? Boję się. Okej, okay, na to nie chcę. Czemu Bóg stworzył ludzi, którzy są tak bezsensowni? Jaki cel mają ludzie? Nie mają celu. Obecna ludzkość jest absolutnie okropna. Zachowują się jakby byli na tym samym poziomie co ja. Jakie nauki żeście pobrali? Spartańskie, biorąc pod uwagę naszego wspaniałego dyrektora. Okej, okay, czyli dostajemy kolejną spartańską lekcję. Wyśmienicie. Czym jest ten... O-o. Oh no. Oni mają chamę. Co tu jeszcze jest? Faust. Faust? Faust w połączeniu z aniołami to ciekawe kombo, nie powiem. Nawet nie mam zamiaru używać w tym momencie chamy. Nie tym razem. Zobaczę przy okazji, jak działa buffa na Fausta. Czy ten Faust jest pancer? Monkaz. Co do chuja? Co ja właśnie zobaczyłem? Pomocy? Nie mówiliście mi, że mogę tej trafić na Marlboro? Bo tak dosłownie się w tej chwili poczułem. I on tego będzie co turę używał? Co jest kurwa? What the kurwa fuck? Ku mojemu absolutnemu brakowi zaskoczenia. O, gra jest za łatwa! Jak to było? Już nigdy więcej tego nie po... Czy moja postać jest ma... Na. Pierdalać. Sta. Ta walka jest absolutnie przekręta. Bajo! Kijajo! Czym była ta walka, Jezu Chryste? Poza tym, że była zabawą i interakcją. Bo tym nie była, cicho. Uwaga, to znowu Mephistopheles z anioła. Ty kurwo jebana. Zabiję go. Krótko żyjący ludzie mimo swojego starości wciąż żyje dłużej niż wy. Czuję strach przed śmiercią. Dlaczego? Bo się zabije. Uważam, że szkoda jeszcze krótszego życia. Nie, co ty gadasz? Nie, bez pewnego siebie, człowieków. Uważam się za pana wszystkiego, na szczycie łańcucha pokarmowego.
Jesteś dla mnie tylko mięsa, Bart, nie rozumiesz? Rozumiem. On się mnie zaczął bać. Doskonale. Teraz też nie mogę go wyrzucić z walki. Ale nie chcę. Dlaczego zawsze jej prowokujesz? To nie jest tak, że robi to w zamierzony sposób. Tak. O. Ale mi kurwa przykro. To teraz muszę coś zrobić z tym skurwysynem. Jak on mi jeszcze raz Mephisto felesuje, to będę bardzo niezadowolony z zaistniałego obrotu wydarzeń. Nie, no nie może być tak źle, prawda? Klule! Okej, przynajmniej fizycznie to daje zauważanie mniej. Ja mu też zadaję zauważalnie mniej. Okej, nie jest podatny na ogień PC. Na światłość też nie. Chłopiec dosłownie na nic niepodatny. Poltergeist Rank 7, nice. Więcej abilitek. Na buffu też nie jest podatny. Okej, okay, co my tu jeszcze mamy? Na Agi nie był, ale może go uśpię. To chyba będzie najlepsze, co mogę dać. Buff. Snaki zapytaję. Bo co jeszcze bym tu miał? Na pewno wejdzie, zobaczycie, kolegowie. Tym razem na pewno. Oraz inne kłamstwa, które mają sobie, żeby poczuć się lepiej. Chcesz spanko? On nie chce spanko. I żeby nie było, wiem, że usypianie kogoś na początku swojej tury po to, żeby go potem obudzić, nie jest optymalnym rozwiązaniem. A mi Dimension Runner, że mogłoby nie istnieć, nie zauważyłbym żadnej różnicy do czasu, kiedy na mnie wejdzie. Domyślam się. Pels Owner! To co, jeszcze raz? O nie. Błagam, przestań. Okej, okay. Mogło być gorzej, mogło być gorzej. Znaczy... Z opisu Omni Dimension wynika, że jest to instant kill, ok? Miss. Ale bo to tak działało. Dziwię się zawsze trochę, że mogę przerwać autowalkę w połowie swojej tury. O, zamaziło go. Nice. Pracuję, jest oślepiony, więc nawet nie próbuję. Ginko zaraz się ma na skończy, ale będzie zamieniany ten Jackfruit. Może być w sumie. Żadne żartanie, te walki zaczęły się robić długie. Okej, okay, ubity. Wszystko jest okej. Okay. Co tam? Ostatnie się zwiększyły. Nice. Ta? Pozwolę sobie zadać niebezpieczne pytanie. Do kogoś, kto zna tę grę odrobinę lepiej niż ja. Jak długa jest lokacja, w której jestem?
bo zastanawiam się, na ile będę chciał łamane na Mukio robić w ciągu całego Sima, w sensie dzisiejszego Sima. Chcesz zanotować świeżą spele? I mean, jeżeli będzie mi jakoś bardzo zależało, to najwyżej poproszę, a póki co... Póki nie czuję potrzeby, to pewnie po prostu będę ten, będę sam odkrywał. A przypomnij mi w ogóle tylko, na co wy jesteście podatni? Na ogień. Wierzę, spell to było... Managi, okej. Okay. Chyba z nim już walczyłem, w sumie to mogę trochę oberwać. A? Nice. Poziomy wpadły, doskonale. Jest te 26 agility. Baba to dosłownie jedyne co robi, to próbuje dodżować. I swear. Czemu mi to robicie? Znaczy, ja domyślam się, że to jest dosłownie na zasadzie, a weź se spal trochę many. Ale i tak, ode mnie fesuje. Ile ta szkoła ma? Ale lekcyjnych, Jezu. Dobra, z wami już walczyłem. Więc chyba mogę tak. Widziałem Kappa. Widziałem drugiego Nankapa. Zechnę w sumie, czy jakichś nowych rzeczy się nauczyli. Persona. O, Poltergeist ma już wmaksowany. Nauczył się Bash. Nic specjalnego, ale... A te Sukukadży. No bo jako, że ten Poltergeist jest bardzo taki sobie, to chyba wracasz do Adamantusa, kolego. Znaczy, to nie jest tak, że Poltergeist per se jest zły, tylko akurat na Eikichim jest bardzo średni. Bez skupienia Eikichiego na atakach fizycznych. Zobaczmy. Drainuje fire, więc nie mogę robić standardowej strategii. Właśnie, czy ja mogę w tej chwili zrobić... Mogę zejść Light Smasher. Kto to wymaga? Maya, Michelle, Hamas, Save Flash. Zróbmy to... O tak. Jest Maya, Michelle, doskonale. Tatsuya. Jak to te bujoki? To nie, to ty Zio. Ty atakujesz, bo nie masz czym. Ty robisz buffu. I ty robisz hamę. I ty stajtlasz. I zobaczmy. To był czem? Trochę. Znaczy nie czem, tylko konfius. Light smash. Jak to działa? Zobaczmy. ...58, bez instant killa. Ale dobra, mogę to powtarzać chyba. Nice. Idzie trochę sprawnie. Sprawniej niż wcześniej to na pewno. Dopóki nie trafię na te cholerne... nie Mephistophelesy, bo Mephistopheles to na dwa ataku. Tylko te cholerne fausty, które mają Mephistophelesa, to jest nawet okej. Okay. Dobra, tutaj na pewno muszę odrobinę zmienić podejście. Z aniołami w sumie jeszcze nie walczyłem tak, żeby je pokonać, bo ostatnio były z Mephistophelesem i trochę mnie skrzywdziły, że się tak delikatnie wyrażę. Dobra, zobaczmy jak to wyjdzie.
Basz nie jest za silny. Malakwa... On mnie odpowie Malakwa. To w sumie Malakwa nie może być kiepskim płynusem, ale to zaraz zobaczymy. A Blazing Best. Spróbujmy. ...63, może być. 23, może być. 23, może być, padła. I Malakwa, no właśnie, ile za i Malakwa? 2, bo jest odporna. Mam w ogóle pełną analizę? Wait. Potrzebuję wyjaśnień. Halo? Malakwa była... Chyba, że ona w ogóle się gardowała? A nie, że to był resist. To jest coś, co mogło być rzeczą. Aczkolwiek pierwszy raz się spotkałem, żeby demony rzeczywiście jako takie same z siebie się broniły. Więc to mnie trochę wypadło z równowagi. Zobaczcie, ktoś instant kill na pewno wejdzie w ptaszydło. Oraz inne kłamstwa. Jedna buffa jeszcze i anioł padnie, jeżeli dobrze liczę. Dobrze, kiedy zaczynają doskwierać. O! Hamaj mu do mojego combo skilla. Cześć, Gregor. Dlaczego taka ataka jest? Dlaczego oni mi to robią? Czemu oni mi robią tak krzywdzić? Chuje. Ale przynajmniej nie powtórzę tego drugi raz, bo osoba rzucająca hamę nie żyje. I guess. To gorsza umarła mi osoba, która ma u mnie leczenie. Więc jakbym nagle stwierdził, że potrzebuje leczenia in combat, to no nie, nie zrobię tego. A nie, i zapadnie. Mu to nie wejdzie. Zaskocz mnie. Magaru nie boli aż tak bardzo. Znaczy trochę tak, ale nie aż tak. Okej, okay, czyli to z automatu będzie mnie namierzyć, bo daje literalne 0 punktów w lak. Rozumiem, rozumiem, przyjąłem do wiadomości. Uwaga, czy... Okej, okay, postacie wstawały po walce, to przynajmniej to jest jedyna rzecz, która mnie w tej chwili ratuje. Cześć, trochę ja bym odpalił FF6.
ruletka w F6 taka zabawna, zwłaszcza kiedy się ją manipuluje. Wiedziałem. Zawsze podziwiam, jak bardzo popsute potrafią być starsze JRPG. FF6 dla mnie zawsze będzie idealnym przykładem na jeden z najbardziej... Znaczy, może najbardziej to nie, ale jeden z najłatwiejszych do popsucia JRPG-ów to dla mnie będzie zawsze FF6. Bo w FF5 mam wrażenie, że jest powiedzmy dużo większy potencjał, ale jednocześnie trzeba się bardziej postarać, jeżeli chodzi o wiedzę. A szóstka jest bardzo łatwo popsuć, nawet nie starając się specjalnie. Takie jest przynajmniej moje wrażenie. Bo żeby nie było, absolutnie nie będę się kłócił z tym, że piątka jest obrzydliwie łatwa do popsucia, jeżeli się o wszystkim wie. Tylko no właśnie ta część z tym, że się o wszystkim wie, jest jednak zauważalnie cięższa do wykonania, że się tak wydarza. Przestań mnie zamierzać, proszę. Dziękuję. Jest was speedrun z FF5. Speedrun może trwać długo, bo nie kojarzę, żeby były jakieś kompletnie durne glitche. Nauczył się fry. Czyżbym dostał swój pierwszy nuklearny skill? Masz tak ciekawości. Real quick. Final Fantasy 5 speedrun, zobaczmy. Any percent glitchless, 4 godziny niecałe. Przynajmniej SNES-owy. Pixel Remaster jest 3,5 z tego co widzę. Kurde, nie wiem jak duży jest ten dungeon, zapowiada się, że będzie dość spory. Wydaje mi się, że dzisiaj tej sobie skończymy, tylko zapiszę, a nie wejdę w system. Czy ja nie mogę tu zapisać? Okej, zapiszemy sobie save state'em. Bo czuję po prostu, że potrzebuję na dzisiaj skończyć jak tego. Dla tych, którzy nie byli wcześniej, słowem przypomnienia, w tym tygodniu będą normalnie simy planowe, czytaj Fire Emblem i SNT4 w tygodniu, bo wróciłem na pierwszą zmianę. A w przyszłym tygodniu zobaczymy, jak długo mi zejdzie z tym dungeonem. A na dziś to było na tyle. Dzięki wam za przybycie i trzymajcie się, po. Cześć!